Pod koniec czerwca Alfa Romeo będzie obchodziła stulecie powstania. Z tej okazji Włosi postanowili przewietrzyć swoje auta muzealne i udostępnili je dziennikarzom z całej Europy. I'm sitting in the room, waiting for the sun, watching sky is falling. I will shoot the moon, the stars and all the crews and space shuttles. Wśród zgromadzonych samochodów jednym z ciekawszych była Alfa Romeo Gran Premio Tipo B, popularnie nazywana P3 z 1932 roku. Auto ma pod maską rzędowy 8-cylindrowy silnik o pojemności 2,7 litra, wyposażony w podwójny kompresor. Dzięki takiemu rozwiązaniu auto rozwija 215 koni, a waży zaledwie 700 kg. Maksymalna prędkość P3 to 230 km na godzinę. Nie wiemy niestety, w jakim czasie auto rozpędza się do setki, ale podejrzewamy, że nawet w porównaniu z dzisiejszymi samochodami P3 nie miałoby powodów do wstydu. Auto prowadzone przez George'a Eastona w latach 32-33 wygrało wszystkie Grand Prix, w których startowało. P3 tylko o 6 lat młodsze, ale to już zupełnie inna liga. Alfa Romeo 6C 2300 Tipo Mille Miglia miała pod maską 6-cylindrowy rzędowy silnik o pojemności 2,3 litra i mocy 95 koni. Motor pozwalał na rozpędzenie pojazdu maksymalnie do 145 km na godzinę. Auto produkowano niespełna 2 lata, w tym czasie wytworzono zaledwie 106 egzemplarzy tego modelu.